Dobra, no to ja wymykaj znaczek. Kurwa, no jeszcze mało. Zajechał 105. Jeszcze 30 razy. O, Paweł Pieczka. Rajzów nieznane. Strona jest taka. Także Roba może się zapisać w przyszłym roku. W końcu, że cała trasa przejechał. Powiem wam, tego się tu nie spodziewał. W Godowie jakoś opuszczona chałupa. Stodoła. A jeszcze urbex się nam trafi. Tu pewnie był jakiś lazaret. Się pierdolę. Trafił urbex. Jest piwnica w tym budynku. Ale są śmieci też. Ewidentnie ktoś tu nocuje. Faktycznie. Ktoś tu nocuje. Powiem wam, że w nocy miejsce niebywałe. Dobra, nie będę tam łaził, bo sam są piwnice. Zostawimy to urbexowcom. Urbex historii, albo rządny przygód, albo Sietra. Oni uwielbiają te klimaty. Ja im mogę posłać jedynie lokalizację. Oczywiście dokładnej lokalizacji tego obiektu wam także nie ujawnię, więc nic z tego. Okolica Godowa jedynie, bo to w pewnym sensie jest zdradzone, bo tu desilezja dzisiaj, ale tutaj dokładnie nic z tej rzeczy się nie dowiecie. Prowadziła tu kiedyś jakaś drówka. Jako z kamienia widać. A to jest jakiś drugi opuszczony obiekt, ale już częściowo zawalony. No, no, no. Urbexowo się nam tu zrobiło. Lubię takie klimaty. Oj, rządny przygód będzie miał tu co robić.
widać, że szła tutaj, że szedł tutaj sztrum. Sztrum jest poodcinany. Powiem wam tak, że najlepiej to tu będzie przyjechać w zimie, w lesie. Tu ewidentnie jest jakiś opuszczony budynek, ale częściowo już zawalony. I znowu godum tak jak żądny przygód. Ewidentnie on też tak godum. Ale lubię gościa. Fajne filmy ma. Pozdrawiam. Żądny przygód. Był u nas w Czechowicach nawet. Ale co tam robił? I kaj konkretnie był? Nie powiem. To już co obejrzycie na jego kanale. Żądny przygód. Przy tej samej drodze jest. Tak będą jacyś ludzie. Jeżeli widzę, to mnie też widzą. Niestety. Mam nadzieję, że są przyjaźnie na stawie. Kamera została włączona. Dobrze wiedzieć, bo tam jest ponoć granica polsko-czesko, tudzież prusko-austriacko. A więc wiecie, co to znaczy. To jest nieeksploatowany odcinek jeszcze. A więc na jesieni będzie tu eksploracyjne i zabezpieczające słupki prusko-austriackie. Bardziej, że tam się do dojechać z tym. Tu jest też dobre miejsce zaparkować, także jak będzie eksploracja plus to wyjazd, no to możemy tutaj zaparkować, z prawej strony. Republika. Dzieć Morowice, Karwina. Dobrze. Karwina? No to są my na Frysztockim rynku. O właśnie, pokażę wam ich drogowiec.
Właśnie w tym budynku znajduje się drobowy dla niej. Tak, tu jest taki teren rekreacyjny. Niestety bardzo mocno oszpecony. To wszystko powstało w wyniku działalności kopalni. Rolki to są kolecikowe brusle. To jest też przykład, jak takie tereny działalności kopalni idzie zrekultywować, nie? Trochę czuję już nad kolanami takie zmęczenie, ale generalnie rzecz biorąc nie ma źle. Jak liczę na przejechanie 100 km Tour de Silesia, to roba się trzyma całkiem nieźle. Można powiedzieć, że mi dobrze. Ale nie wytrzymałem, bo być tak blisko granicy i nie wpaść do sąsiadów, hańba piorunowo by była. Co to jest? Tarwińskie Morze. Jadziemy tam i tyle. Całość, nigdzie dookoła tego zbiornika, raz i dookoła bym się nie chciał jechać. Zobaczę sobie tylko na mapę. No to docieramy do takiego urbeksowego miejsca. Kurczę, szkłaty w pieruny. Ojej, żeby czego nie było, żeby nie przebił. Da się tam dojść. Wygląda na to, że ja. To zasuli drogę. Kiedyś była miejscowość Łąki. Nie daj.
ogólnie rzecz biorąc, miejscowość przestała istnieć w wyniku działalności kopalni. Ale jeden budynek się ostał i ostała się też druga, jak widzicie, asfaltowo. A tam też jest jakąś drugą. A widać, że nie w Toyota jeżdżę. I ta druga tam trochę. Obiekt, który chciałem pokonać. Nie chcę, żebym jakiś widział. No niestety ci ludzie tam chodzą, oni się wrócili, niestety widzieli mnie też. I no, trochę kiepsko by było się tam szlindać, kiedy oni tam chodzą. Urbexowcy wiedzą, o co chodzi. Ja tymczasem zwiedzą miejsce, kaj kiedyś była wieś, łąki. Kaj były chałupy, całe to życie wszystko kwitło. No niestety na skutek działalności kopalni tę wieś trzeba było wysiedlić i czym co, tak to wygląda wszystko zarosło, teren się obniżał, budować tutaj nie wolno oczywiście, ostały się jeszcze drogi, widać, że to była jakoś główna droga tutaj, jeszcze pasy. Asfalt całkiem jeszcze nie w stanie. Widzę, że tutaj jakieś płyty pod tym asfaltem były. Dajmy tu zajadziemy. Tu się znajdzie. Prywatny staw, darczyk. Droga szła i widzicie, u nas tutaj była skiętki. I tu się to wszystko zapadło. Ta droga tu jest tak, by nasypano. Zobaczcie. Wszystko siadło w cholerę tu. I zostało utopione. Tam jest kolej. To jest trochę dziwne, że tu tak siadło wszystko, a kolej tu jest. Pewnie co chwilę ją podnoszą. Będzie głęboko pewnie. Też. Musiało festy ceny. Pewnie ten asfalt tu będzie pod nami jeszcze. Zastanawiam się tylko, co jeszcze dalej załatwimy. Bo nas tu nic nie podróży. Tym bardziej, że nie jestem w Polsce. Płot był, może była jakaś chałupa, płot został tym wcześniej, bo go zrobili teraz. Fajerant.
nie zajadłem, nie dali. Widać, jak to tu wszystko osiadło, pewnie był kiedyś przejazd. Kolejowy. Ale nie tam wyjeżdżać nie będę, wtedy będę niestety tak dobrze widoczny. A nie o to chodzi. Ta druga to jest starodroga z Cieszyna na Karwinę. Widać, że tu były przystanki autobusowe. Musiało być dość dużo chałupy. Drzewa owocowe zostały, jabłonie, kurcze. Palce rozwalili. Tak mi się przypomina to, co było 20 roków temu. Jedno mnie zastanawia, skąd te auta się tam wzięły. Jak u nich autami wjechali? Dobra. Były sobie tutaj auty. Były. Dali już jest drogna. Jest nawet przepust jakiś. I tutaj, ta droga wychodzi tam na tą główną. Czyli bez dwóch zdań. To była kiedyś droga z Cieszyna do Karwin. Ona wiodła pewnie przez centrum tych łąk koło tego kościoła. Tak godon, trochę mi się przypomina to, co było 20 lat temu na terenie jeziora Goczałkowickiego. Widać, że tam zostały fundamenty od chałup. I tu zdaje się też. Pozór. Zgadza się. Są fundamenty od chałup. Będę się ukryć. Tu była chałupa. Tak, tutaj było jakieś krzyżowanie. Droga szła tam. Widziany przez ludzi. Druga szła tu. Tu już się samochodem tak zapadło, że... Macie tego... dobry przykład. Że dalej już nie pojademy. Druga szła pewnie prosto. Tu już wszystko zapadnięte. Jedynym obiektem, który został po tej wsi, który stoi do tej pory, jest właśnie ten oto kościół. Ale jak widzicie, wyjść do niego się nie do. Wejście jest zamurowane. Zakaz wstępu, niebezpieczeństwo urazu. No, na co też się tutaj pchać? Podobno, że kościół grozi zawaleniem. I sytuacja jest taka, że został też zdesakralizowany, czyli no nie ma szans, żeby tutaj wróciły jakiekolwiek msze. Szkoda.
Aha, czyli obiekt jest monitorowany. Obejść się go do? Może iść się go do, ale trzeba by było rower kasi ukryć. Proszę, żywiec, nasi tu byli. Rower jest niesamowicie widoczny. A druga sprawa, jeżeli jest tu jakaś kamera, to osobiście wątpię, bo raczej nie będzie zasilania. Nie tylko zmijanie karmiło. Nie da się odwieźć. Ale jest kościół też. W niezłym stanie. Witraże wszystko porozczaskiwane. Nie wlezimy do środka, choćby nie wiem, co się stało. Jeszcze nie bardzo chyba nie wlezimy. To wszystko zamurowane. Nie przejdziemy, nie ma szans. Zarośnie kuszkami. Ponad jest bliźniaczym kościołem do tego, który jest w Trumieniu, ale to był też kościół świętej Barbary. Trudno, troszkę taki urbek się nam zrobił, ale do kościoła wejść się nie da. Choćby nie wiem, co my robi. Ciekawe, czemu go nie rozwalili. Może czekają, aż się są rozwali. Szkoda. Jako jambuna funkcjonuje. I teraz moje pytanie jest takie, jak te auta tutaj dojechały? Tam były auta. Z głównej drogi się nie do. Tu zaś widzę, że teren opadł. Zaś idzie na dół droga. Jest hołda. Więc moje pytanie jest takie, czy po tych hołdach wolno jeździć? Sprawa jest taka, że druga
Prawdopodobnie też skręca. Tego jeszcze nie grali. Nic po hołdarzu jeszcze nie wiecie. A to podobnie nie wolno. Nic nie róbcie tego. Tam jest gruba stonawa. A doszło do tego wypadku. Widziałem polskich górników. Teraz jest sytuacja taka, że tutaj musimy wyjechać. Nie? Głupkowata sprawa, bo jest tu doskonale widoczny, a raczej nie chcę, żeby mnie ktoś to podumił albo zatrzymał, albo wlepił jakikolwiek mandat. To niestety może być trochę kłopotliwe. Tym bardziej, że jeżeli tu są jakieś kamery. Tak, chciałoby się jechać tam na dół, albo może tam by było. A to może raczej nie pojadę. Zasypane. Kółeczna jakoś asfaltowo droga, weź, wyłoniła się odchłani. Więc ta asfaltowo droga. Nie ma pod sobą jeszcze płyty. Pytania na to tak wskazują. Pewnie prowadziła jakaś nastunawa. Tam musiały przyjechać.
koło jest proste na budka ochroniarza. Więc wylot z tej budy. Jakbyś jechał odwrotnie, jak teraz, to by mnie w tym kościele nie puścili. Tam był szlaban. Ale spieryński fart. Jak żądny przygód w ostatnim filmie. Też się w czasie urbeksu spotkał z jakimiś typami. Matko jedyna. Prawdopodobnie mamy dalszy ciąg starej drogi. Ona tam szła, hołdar, że spanowała, asfalt będzie spanowany. Musimy jakoś niepostrzeżenie tam wyjść. Nie ma zakazu. Zakaz składowania odpadów i używania otwartego ognia. Nie są kamerki. No to co z tego? Ja też mam kamerkę. Całą drogą tutaj tu węgla na zbiorę. To jest druga, to trzeba po niej płyty pod tym. Dość szeroko. Ona jest. To dość była. Jakby wyjazd na te. Znowu. Ale ta. Ona chodza. Ale wygląda na to, że ewidentnie prowadziła dalej. Jeszcze pasy są widoczne. No my tu tutaj tą drogą zajadziemy. Czyżby koniec naszej rajzy? Zgadza się. Tak jest. Siłowcy kierowcy. Kto powiedział, że starej drogi nie idzie ponownie wykorzystać? Jeżeli do nich nie ktoś, to musiał ten chodniczek wydeptać. Zaczyna za gęsto robić. Jaka ładna hołda. Oczywiście. Prawie nie wiem, tam poszło.
Chwila. Co ja tu wziął? Kairo Bajest. No jasne, że ja tu jechał. Udało się przejechać, omijając tamtą główną drogę. Oj, się nam fajną rajza dzisiaj zrobiła. No to jadę. Dalej. Tak, no to powiem wam, że przed chwilą na skrzyżowaniu wjechało auto, z tej drugiej wyjeżdżało sojo. Fakt, trzeba było ustąpić pierwszeństwa. Wjechał też polski rowerzysta na kolarce. No i on jechał rozpędzony, miał pierwszeństwo. Okej. Okay. I a baba byłaby do niego wdupiła. Co ciekawe, ewidentnie jej wina, nie? Chłop się odezwał. Ty K Pi Z jak jedziesz, nie? A ta baba mu go do semne widela. A on mi tak powiedział, semne widela, semne srala. Powiem tak, że nawet jeżeli chłop ma rację, to nie powinien się tak zachowywać. Tym bardziej w obcym kraju. I teraz powiedzmy sobie, jak oni nas będą odbierali. Ja kocham, mówi prostaka. Ale nie godzą po śląsku, a więc to pewnie gorą. A więc to się nie ma co dziwić. Nie? Ale pamiętajcie, że nie tylko gorole są taki pierony, bo hanesy też potrafią. To też nie ma powiedziane, czy Gorol, czy Hany. Hamy są wszędzie. No to ją wracam na Gołkowice i Godów. Zamykam pętla w Zawadzie. No i cóż, no i będziemy się pakować i do auta. Może jako jeszcze podjada pod Tesco w Karwinie, bo jak mam auto, no to przecież mogę w pizduko folii nakupić, bo się mi akurat w chałupie skończyła. W zasadzie to ją już bym też godął, że na granicy polsko-czeskiej się już pożegnał, że tam już pokazywał mu godów, gdzie się jada już w aucie. No to cóż, powiem wam też nasledaną, trzymcie się i do zaś.